Stefan Kruski. W podziękowaniu dla Kociewia Retro, ponieważ zawsze uczestniczą w święcie Kociewia, chcemy im podziękować, a że to są dorośli ludzie, to im dziękujemy bardzo. Cokolwiek to nie ma oznaczać. Dziękujemy i spotykamy się na pewno za rok, a może wcześniej. Najpierw musimy COVID-a przegonić różnymi szczepionkami, a później będą... szczepionki są tam, tu, wszędzie są szczepionki. Także proszę korzystać z różnych miejsc, gdzie jest bezpiecznie. A u nas jest zawsze bezpiecznie. Zapraszamy w różne miejsca. Jeszcze raz gorące brawa Kociewie Retro! Należą wam się te brawa, należą się, mówiłem, że są naprawdę czarujący i to jest święta prawda, że Kociewie Retro jest czarujące. A przed nami, drodzy państwo, no, jeszcze raz, jeszcze ciekawych historii, ciekawych wydarzeń. Ja pozwolę sobie obejść z państwem. Dobrze. Szanowni państwo, bardzo serdecznie witamy prezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich, który gości nas tu, zdaje się, od 17 lat. Jesteśmy tutaj co roku.